Do grona czczonych 17 lutego siedmiu świętych założycieli zakonu serwitów Najświętszej Marii Panny należeli Aleksy Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfilio Monaldi, Gerardino Sostini, Hugo Lippi Guccioni oraz Jan Buonaggiuta Monteni. Najbardziej znany z nich jest święty Aleksy. Był kupcem i mieszkał we Florencji w czasach, kiedy kraj przeżywał rozdarcie i bratobójcze walki. W roku 1215, w samą Wielkanoc, przy Ponte Vecchio we Florencji, miała pojawić się Matka Boża, cała we łzach, opłakująca to, że jej dzieci są między sobą rozdarte nienawiścią i wojną. Dnia 15 sierpnia 1233 roku Matka Boża miała pojawić się po raz drugi, okryta żałobą, pełna boleści. Reakcją na te objawienia było to, że wraz z sześcioma rówieśnikami, również florenckimi kupcami, Aleksy porzucił zajęcia i usunął się na ubocze, gdzie żył w ubóstwie i pokorze. Założył z nimi pobożną konfraternię, która podejmowała zadośćuczynienie za życie i grzechy współziomków. Z czasem przeniosła się ona na Monte Senario, gdzie powstał skromny dom i kaplica Matki Bożej. Członkowie konfraterni rozważali mękę pańską i mieli żywą cześć do Matki Bożej Bolesnej. Tak powstał nowy zakon, tak zwanych serwitów, czyli sług Maryi. Wspólnota przyjęła regułę świętego Augustyna, a część konstytucji przejęła od dominikanów. Jako wędrowni kaznodzieje serwici przemierzali Italię, Francję, Niemcy i Węgry, dotarli nawet do Polski. W roku 1304 stolica apostolska zatwierdziła ich zakon. Istnieje on do dzisiaj. Największą sławą okrył zakon święty Filip Benicjusz, który stał się prawodawcą tej rodziny zakonnej i najbardziej przyczynił się do jej rozpowszechnienia. Innym znanym serwitą był święty Peregryn, patron chorych na raka. Niebawem także powstał zakon żeński, serwitek, którego założycielką była święta Julianna Falconieri, bratanica Aleksego. Aleksy zmarł 17 lutego 1310 roku, dożył 100 lat. Papież Benedykt XIII wszystkich pierwszych siedmiu serwitów wyniósł do chwały ołtarzy w latach 1717-1725, a papież Leon XIII zaliczył ich w poczet świętych 15 stycznia 1888 roku jako siedmiu świętych założycieli zakonu serwitów Najświętszej Marii Panny. Ich relikwie znajdują się w sanktuarium na Monte Senario. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam taką miłość, z jaką święci założyciele zakonu serwitów oddawali cześć Bożej Rodzicielce i prowadzili Twój lud do Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.